Witam Was serdecznie. W dzisiejszym materiale rozpieczętujemy pada od PlayStation Pro. No, pad został tutaj już przeze mnie przerobiony. Dużo osób mnie tutaj prosiło, żeby zrobić przeróbkę tego pada PlayStation Pro. Nie wiem, tutaj jeszcze wygląda tak. Z tyłu są łopateczki. Wybaczcie tutaj na mój głos, ale jestem przeziębiony i może mnie być tutaj słabo słychać. No bo to wszystko w pudełko. To mamy pad od PlayStation 4 Pro przerobiony. Tutaj w prawym albo w lewym górnym rogu wrzucę Wam miejsca tych pinów, gdzie się trzeba tutaj wlutować z tym X-em i z tym kółeczkiem. To wygląda mniej więcej tak. Tej kamery weźmiemy, żeby było widać. Łopateczki. Tutaj zrobiony jest, zrobiłem go tutaj na mat, bo mi się wydaje, że to lepiej wygląda. I ten pad, bo mam drugiego tutaj też od PlayStation 4 Pro, którego będę sobie tutaj przerabiał. I tego sobie tutaj przerobię i zostawię dla siebie, a ten pójdzie tutaj na sprzedaż. Jak ktoś będzie chciał sobie kupić, to nie ma problemu. Wystawię go na aukcję i jak będzie chętny, to czy go kupi za złotówkę, czy za 100 zł. To jest wszystko jedno, bo już nie mam miejsca, gdzie składować tych padów. Tu zrobiłem sobie taką fajną półeczkę. Zaraz wyjdę ten telefon do statywu i Wam pokażę. Półka tej różnymi moimi tutaj przerobionymi padami. A tutaj jeszcze Wam pokażę. Wielu z Was będzie wiedziało, co to jest. Płyta główna od PlayStation 2 Slim. O, zobaczcie, to jest wentylatorek skromny. O, wtedy skręciłem całą tą konsolę, ponieważ tutaj będę, jak to się mówi, przemalowywał ją tutaj. Wszystko jest porozkręcane i dlatego tutaj jest bałagan różnego rodzaju tutaj śrubki, ponieważ tak sobie układałem, że potem mniej więcej wszystko tutaj złożyć. No tutaj też od PlayStation 3 przerobiłem pada Kamo, takie trochę, można powiedzieć, nie na tą porę, ale to jest kamo jesienne. Tutaj jeszcze tego pada przerobiłem, to jest zwykły, ale w tym miejscu tutaj podświetliłem mu jeszcze łopatki. Łopatki są podświetlone. I ten pad, jeszcze jeden z łopatkami też przerobiony. A to jest od PlayStation 4 zwykły, ale tutaj z podświetleniem tutaj tego touchpada. Wiele osób mnie prosiło o zrobienie poradnika, w jaki sposób tutaj zrobić te podświetlenia. No tam następny film będzie już z tym podświetleniem, w jaki sposób te podświetlenie tutaj zrobić w zwykłym padzie od PlayStation 4. Tak samo te łopatki zamontowane. Wziąłem tutaj w tym padzie od PlayStation 4 Pro, dałem styczniki króciutkie, takie milimetrowe, i ten spust jest taki bardziej tutaj delikatny. Jak ktoś będzie chciał, to też tak samo wystawię tutaj. Też na aukcji mam z 5 takich różnych łopatek. Nie wiem, kiedy zrobię jakieś tam następne, bo tu też mam, to akurat z tych łopatek to już mi wszystkie poszły. No jak dam radę, to zrobię jeszcze parę, ale jak nie, to tylko te łopatki będą tutaj też wystawię na sprzedaż. Jak ktoś będzie tam chciał, nie ma problemu.